tak, moto dogrzane, plecak na plecach, w plecaku masa sprzętu. Kolejna niedziela, znowu jadę kręcić kolejny odcinek razem z Maliszem. Tym razem mniej mechaniki, więcej gadania. Będziemy siedzieć sobie w siedzibie Motopasji i będziemy robić odcineczek na temat dobierania napędów, ogólnie na temat napędów. Zobaczymy, co nam się uda powiedzieć i co nam się uda poskładać z tego. Tą drogę na pewno kojarzycie. Jadąc tędy, opowiadałem wam o początkach mojej przygody z moto. Także tym razem nagram pewnikiem coś na temat mojego pierwszego moto, ale żeby było jakieś urozmaicenie na kanale, to zrobię to jadąc kawałek dalej na trasie, której jeszcze nie znacie. Przecież nie mogę cały czas jeździć po tych samych ulicach i nagrywać dla was vlogów, bo poznacie dwie drogi w Warszawie, a przecież jest ich znacznie więcej. Także jak już coś gadać, jak już coś nagrywać, to w różnych lokalizacjach, tak żebyście mieli okazję zobaczyć coś więcej. A teraz tak sobie gadam, może zrobimy z tego po prostu jakiegoś specjala. No i przy okazji macie możliwość porównania rzeczywistości codziennej z rzeczywistością niedzielną. Bo jak mówiłem, mamy niedzielę. A co za tym idzie, Warszawa jest opustoszała. Ruch jest znikomy. Także jeździ się zupełnie inaczej. Generalnie to, co widzicie w lusterkach, jeżeli widzicie, jeżeli nie, to ta kurtałka to jest właśnie to coś, co kiedyś wam opowiadałem, że mam taką cienką szmatkę od Alpina, która idealnie nadaje się na przejażdżki na chłodniejsze dni. I na przykład tak jak teraz mamy zaledwie 10 stopni, jadę sobie z prędkością podróżną i nie odczuwam tego zimna. Miałem założyć zwyczajną kurtkę, ale raczej bym się w niej ugotował, bo to już taka jednak bardziej jesienna kurtała. A ta cienka szmatka sprawdza się idealnie. Lubię w niej jeździć, jest cieniutka, mieści się do kieszeni, tak jak wam mówiłem, można ją zdjąć, zwinąć w piąstkę, włożyć w jakąkolwiek kieszeń. Nie musisz się z nią szarpać. Także patent godny uwagi, nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, ale pewnie jeżeli się chwilę pomęczycie z wujkiem Google, to znajdziecie. No i tak, dzisiaj kręcimy sobie napędy. Powiem wam coś na temat łańcuchów, coś na temat zębatek. Jakaś taka wiedza i ogólna, i podstawowa, na pewno też będzie coś trochę bardziej więcej wnoszącego w życie. Bo to pstryczek strzela sobie dzisiaj w drugą stronę. To jest właśnie miejscówka też, o której wam kiedyś mówiłem, że ludzie nauczyli się, że jest tutaj fotoradar, który jest wyskalowany na 80 km na godzinę, ale to i tak im nie przeszkadza, żeby jechać 50. Jest to trochę smutna sprawa. Jest sztuczne tamowanie ruchu. Ogólnie Dexter ostatnio się wypowiadał dosyć ciekawie na temat przepisów ruchu drogowego. Wspomniał tam właśnie, że nikt nie jeździ w 100% zgodnie z przepisami, a to w 100% podpisuje się pod tym stwierdzeniem. Po prostu nie ma takiego człowieka. Jeżeli wam się wydaje, że jeździcie zgodnie z przepisami, a akurat jeździcie po Warszawie, to pierwsza niespodzianka: nie rusza się na żółtym świetle zgodnie z kodeksem ruchu drogowego. Ruszamy na zielonym, żółte. Jest to światło, które
służy do przygotowania się, tak, do wystartowania, a nie do ruszenia. Dlatego jeżeli twierdzisz, że jeździsz zgodnie z przepisami, a ruszasz na żółtym, no to już jesteś w błędzie. Tak samo kolejna sprawa, już nie tycząca się tylko i wyłącznie warszawskich kierowców, ale wszystkich ogólnie. O proszę, taki polonezik, wydmuchany, wygłaskany. W ogóle chyba jakiś zlocik zabytków, no nieważne. W każdym bądź razie, jeżeli jedziesz przez miasto i widzisz kogoś stojącego na pasach dla pieszych i się nie zatrzymałeś, żeby go przepuścić, bo niestety, ale taki pieszy ma pierwszeństwo, to również nie możesz powiedzieć, że jeździsz zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Przykro mi bardzo. Także no, takich przypadków można by było mnożyć całe mnóstwo i okazałoby się nagle, że no po prostu nie ma takiej osoby, bo tak jak powiedział Dexter, nie jest to możliwe, żeby jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego, ponieważ w pewnych sytuacjach powodowałoby to więcej groźnych sytuacji niż można by było sobie przypuszczać, tak? Nie chcę mi się teraz wymyślać nawet jakichś takich hipotetycznych sytuacji, ale uwierzcie mi, że w pewnych momentach mogłoby się okazać, że jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego spowodowałaby problemik na drodze. Niemały zresztą. Jak to się mówi, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. To jest fajne stwierdzenie i w zasadzie polecam stosowanie się do tego przysłowia wszystkim, którzy jadą w miejscu, gdzie jeszcze nigdy nie jechali. Jeżeli widzicie, że wszyscy kierowcy stosują jakieś konkretne zachowanie, na przykład w wielu warszawskich ulicach, kierowcy wiedzą, że jest tam sporo motocykli i po prostu w sposób naturalny powstają tam przejazdy pomiędzy pasami specjalnie dla takich ludzi jak ja. Także czasami warto zwrócić uwagę na to, jak jadą inni, bo może się okazać, że jadąc zgodnie z przepisami ruchu drogowego powodujesz zagrożenie na drodze. Oczywiście nie mam tutaj na myśli, że należy jeździć na pamięć i każdą drogę pokonywać na pamięć, ale po prostu o to, że jeżeli widzisz coś nienaturalnego na drodze, a jednak stosowanego przez wszystkich innych użytkowników drogi, tylko nie przez ciebie, to jednak jest to znak, że należałoby się do tego również w jakiś sposób zastosować. To ułatwi wielu osobom życie. No, panie sobie wyjechały bez światełek. Te wspaniałe czasy już jakiś czas temu minęły, że można było jeździć bez światełek. I to w zasadzie bardzo dawno temu. No ale co więcej, w temacie przepisów ruchu drogowego jest jedna sprawa, o której rozmawiałem z Dexterem, której on nie poruszył, a ja wam chętnie przytoczę. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje na drogach, jeżeli nagle pojawia się gdzieś policja. Jedziesz sobie pasem, jak biały człowiek, jak wszyscy inni, 80 na godzinę na 60, załóżmy hipotetycznie, nagle na prawym pasie zaczyna się toczyć policja z prędkością 50 na godzinę. Nieważne, że jest ograniczenie do 60, skoro policja jedzie 50, wszyscy jadą 50. Boją się po prostu pojechać zgodnie z przepisami, bo mają wrażenie, że nagle ich zatrzyma policja, po prostu sobie nie zdają sprawy, że mogą tam jechać szybciej, a policja po prostu jest na patrolu i nie ma powodu, żeby jechać szybciej niż te 50 na godzinę. Jeżeli policja jechałaby 40 na godzinę, 30 na godzinę, w miejscu, gdzie można jechać 80. Założę się, że większość kierowców po prostu jechałaby tam 50 na godzinę maksymalnie, bojąc się, że robią coś niezgodnego z przepisami. Także z jednej strony znajomość przepisów ruchu drogowego, z drugiej strony zdrowy rozsądek. No a z trzeciej taka czysta analiza faktów, po prostu. No. Zastanówmy się, co robimy, jak to robimy i zróbmy to tak, żeby nie stanowić zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych użytkowników drogi, tak? Jestem pewien, że panowie policjanci w takich sytuacjach mają grubą bekę. Kurwa. Niezłe malowanie. Ciekawe jestem, czy kamera to wyłapała. Mam nadzieję, że tak.
niestety nie udało się. Chciałem wykorzystać przewagę przyspieszenia, ale jakoś nie wyszło. No proszę. Honda, dobre malowanie, grube. Pokażę wam to na pewno w Daily Observations. No i tak, moi drodzy, pojawienie się policji na drodze powoduje, że większość kierowców głupieje i nie wie, co ma zrobić. I szuka tylko i wyłącznie możliwego wyjścia z sytuacji. W większości przypadków jest to po prostu zwolnienie. I to takie drastyczne zwolnienie. Totalnie bez sensu. No oczywiście już pomijając taką sytuację, że nie trudno znaleźć gdzieś policję, która jedzie szybciej niż pokazują to znaki. Wówczas jest to samo obserwowane zjawisko, o którym mówiłem przed chwilą. Po prostu ludzie również jadą szybciej i wyprzedzają tą policję. Jeżeli policja jedzie 80 na 60, to wszystkim się wydaje, że mogą tam zasuwać stówę. Jeżeli policja jedzie 50 na 80, wszystkim się wydaje, że mogą jechać 40. Po prostu parodia. O, czyżby się coś zepsuli? Także tak, moi drodzy, tyle w temacie przepisów, jadę sobie dalej, łapcie tego specjala, specjalnie powstał dla was, z myślą o was, także trzymajcie się, na razie owo, cześć.